Dwa konkursy Pucharu Świata jednego dnia i podium Polaka. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w drugim konkursie na mamuciej skoczni w Kulm. Przed południem triumfował Robert Kranic, a po południu Anders Bardal. Największym przegranym niedzielnych zawodów był zdyskwalifikowany Gregor Schlierenzauer. Przedpołudniowy konkurs i zwycięstwo Roberta Krańca było wstępem do popołudniowych emocji. Po pierwszej serii drugiego konkursu prowadził Daiki Ito 209 metrów przed Gregorem Schlierenzauerem i Andersem Bardalem. W drugiej serii dramat Schlierenzauera, któremu zepsuł się zamek w kombinezonie. Zaklejony taśmami, Austriak skoczył, był najlepszy. Został jednak zdyskwalifikowany. Zwyciężył Bardal. To była sprawiedliwa decyzja sędziów. Miał otwarty kombinezon i łapał dużo powietrza. Cóż, takie sytuacje się zdarzają, a ja cieszę się z wygranej. Kamil Stoch przed południem szósty zaatakował po południu. Siódmy po pierwszej serii, w drugiej skoczył 181,5 metra i po dyskwalifikacji Schlierenzauera zajął trzecie miejsce. Te okoliczności nie do końca mu się podobały. Myślę, że lepiej czułbym się, gdybym był czwarty, a gdyby na zawody skończyły się normalnie, ale takie są przepisy i tak jest. No, przepisom stała się zadość. W klasyfikacji generalnej liderem pozostał 26 dzisiaj Andreas Kofler, drugi Schlierenzauer, trzeci Bardal. Stoch awansował na piąte miejsce, Piotr Żyła jest 22. Teraz skoczkowie obierają kierunek Zakopane. Pierwszy konkurs już w piątek.